dog. In Lost Wages, Bear is famous for getting off his leash and spreading sunshine wherever he goes. If you act in a non-threatening manner long enough, maybe he'll come over and say hi sometime. Aw, that's Bear, always spreading sunshine. Witam wszystkich w kolejnym spotkaniu z Larem. Zmykamy stąd, bo już tu nic po nas. Weźmiemy taksówkę. Początkowa scenka, która się pojawiła, była... Znaczy, nagrałem ją. Aha, muszę wybrać. To tak ładnie brzmi. Fallus. Cezar z Fallus. Fallus Cezara. Jedziemy. Miała miejsce, jak skończyłem tam to nagranie. Pojawił się kot. Przepraszam, pies. I udało mi się jeszcze to dograć. Zapłacę. Ale ciągle mnie kusi, żeby kiedyś pojechać bez... Znaczy sprawdzić, co będzie. No dobrze. Idziemy. No i co? Wszedłem i nie mógł... I jest... Aha, numer. Wow. Nie mogę się oprzeć. Zobaczę, co ona na to. She looks down at your equipment and starts to laugh. Hey, it's not supposed to be funny. Then why is there a clown nose on the end of it? Oh, sorry, that's just more of you. A ty? You show your goods to the babe. Oh, it's like a toy one. How cute. Dobrze, a może... A nie, jeszcze. When you heard the slot machines at Caesar's were tight, that's not what they meant. Jeszcze, już, ale nie mogę się oprzeć. Cut it out, guy. No dobrze. Widzę, że tu mamy nowe automaty. Te już znamy, ale tych nie. Wygląda na Blackjacka. Aha. Blackjack. Można się zapoznać z instrukcją, tak? Klikając z tej. Mhm. No więc nie będę wam tu teraz przedłużał. Ja sobie pogram, a teraz wcisnę pauzę. I potem wam opowiem. No ale to za momencik. No już pograłem. Trochę zarobiłem. Powiem wam szczerze, że na tych automatach znacznie szybciej można zarobić, mimo że może stawki są mniejsze. Powiem tylko, tłumaczę całą instrukcję, więc sobie przeczytacie, jak będziecie grać, to sobie poczytacie. Tu dobieracie kartę lub poznawiacie grę. Tu zatrzymujecie dobór i czekacie na rezultaty. Tu możecie rozdwoić, kiedy macie dwie takie same, to znaczy, że dobieracie do dwóch układów. Nie, to jest podwojenie, przepraszam, stawki. Double. To chyba jest, to jest tu gdzieś napisane, to chyba jak macie widoczną pierwszą kartę, pierwszym 10 lub 11 oczek jak macie. Tu jest rozdwojenie, czyli jak macie dwie takie same karty, a tutaj możecie zrezygnować z gry jak nie chcecie, a wtedy tracicie połowę obstawionej stawki. No to co, jedziemy dalej. Please call your dentist and tell me he's not doing enough. No dobrze, już oczyszczę sobie te ząbki. Oczyszczę, znaczy zagłuszę zapachy. Okej. Dobrze, idziemy. Może porozmawiam się z którymś z tych osób, wracając, wychodząc z hotelu, czyli na koniec odcinka, mam nadzieję, chyba żeby wyszły dwa. Dobrze, to sugeruję, że mamy wejść do windy. Tam była piękna pani, już nie będę jej oblizywał. Chodź, jest ładna.
Coś zobaczymy, to co to? You take the piece of paper. Wziąłem kawałek papieru. If you tried to pull it down, it would just crash on top of you and crush you into a fine red paste. Which would be fun for us, but not so much for you. No dobrze. Siadamy do windy, można rączką. And look at the fine selection of floors. No stylowa. Zacznę od góry. Wow. Fancy schmancy. This must be the entrance for the high roller suites. And who's that behind the counter? Does she come here often? Can she date hotel residents? What if they're only pretending to stay here? Da się dotknąć? I can't allow you to touch my weapons. Uh-uh. No pressing my buttons. Just once? I don't think so. Nic z tego. You cleverly make eye contact with Faith before talking to her. They seem to perk up slightly when you talk to them. My parents once told me that talking to things is the best way to get them to grow. It didn't work for my... well, it didn't work for me. Nie wyszło, no. Rozumiem. A, tak? Look out, those things are loaded. Dobrze, porozmawiajmy. Hey, baby. I'm Larry. Larry Laffer? Good evening, sir. Larry Laffer. No nie, no, oczywiście, że... on this cop. Charmin. Baby, I'd like to make your day. Now there's a fresh new approach. Dobrze, tak. Powspółczujemy. It must be very boring up here all by yourself. It is, actually. And it's surprising how tiring it is to stand up here and do nothing all day. How you must long for male companionship. What are you, a psychologist? You're very good. Well, I'm not, board certified. Yeah, that's it. I'm not board certified. Wow, good save, Larry. Dobrze. Zawiesiłem się. Nie, nie, nie. Już było. Na razie wszystko się udaje. Keep our country safe, deserve more than we can ever repay. I guard the penthouses for a couple of filthy rich people who don't even have enemies. It's not quite the same thing. I know. It's horrible. I mean, it's great. It's very important work. Which is it? I'm not sure what you were getting at. Nieźle ściemnia. I just wish this job didn't take so much out of me. It leaves me with so little energy and desire. You know what I mean? Yes. I mean, as a professional, I've seen a lot of that. Tam było. Pokażemy przyjaźń. Libra, but I'm really on the cusp between Libra and Scorpio. And that's okay because Jupiter is in Sagittarius in my fifth house. So I tend to be like, you think, like if my rising sign was Leo or something. Now, the moon is in Gemini in my second house, so I... Mommy, make it stop! ...am not getting along very well with my parents, who are both Taurus. Am I boring you? What? You look a little glazed. No. I'm just in awe of the depths of your astrological knowing. Nic innego nie mogliśmy powiedzieć. You're a wonderful listener. Thanks. All I really had to do was stand here. No co się zainteresujemy? So, you got a name or something? Faith. No to jak mi, o może tu. Faith, baby. When do you get off? Usually when I'm with someone romantic. No nie. Say, Faith, I'm only in town for this one night. How about we get together when you get off duty? You're sweet, Larry, but I don't think I could ever be unfaithful to my boyfriend. Larry, it seems this one's going to require outside assistance. Don't just sit here all night doing nothing, baby. Why don't you come with me? Maybe, but right now I'm working. You're a man of the world, Larry. Perhaps some sort of medical stimulant would help. Medyczny stany pobudzający. No to już wiemy, co potrzebujemy. Więc... I'll be back, baby. Don't go anywhere without me. I'm on duty all night.
See you later. Mhm. No dobrze. To wychodzimy ze scenki. Tędy, nie tędy, tylko tędy. W takim razie nic tu po nas chyba. Po nas pewnie nie wpuści, ale spróbujemy. Aha, łapką. Nie chciałem tego. You don't have authorization to go in there. I believe I do. I believe you don't. Well, I believe I do. Well, I believe you don't. Well, I respect your belief system, but you have to respect mine as well. I'm not paid to respect your belief system. Dobry sposób argumentacji. I'm paid to respect the belief system of the current owner of that penthouse. And so far, that owner has not authorized you to enter, sweetie. She called me sweetie. Ah, I think I'm in love. Dobrze, idziemy szukać tego środka pobudzającego. W takim razie jedziemy piętro niżej. Tu coś jakby było. You take the coveralls out of the bushes. Kombinezon. Przejrzyjmy go. Obejrzyjmy. Konserwatorówka syna. Nic więcej. Sprawdźmy. No przeglądam i co? O, znalazłem. Dobrze, wychodzimy. Zobaczmy, co tam. Da się wejść? Ignore it, Allison. Just tell me more about that one time at the band camp. A może kluczyk? That key doesn't open this door. That key doesn't open this door. Nie będziemy próbować z kluczem, to bez sensu, bo chyba... Mam nadzieję, jakieś drzwi będą... zaznaczone. No, no, no. Don't get up, you magnificent stallion. Stay. No dobrze, ja sobie teraz wejdę do windy. Będę jeździł po wszystkich piętrach i pukał. Bo może coś znajdę. Poza tym tak sobie wpadłem na pomysł, że będę się starał zdobyć jak najwięcej punktów, chociaż nigdy takich rzeczy nie robiłem. Jak będzie coś ciekawego, to włączę nagrywanie z powrotem, a na razie robię pauzę i jadę teraz na piętro szóste. A my się spotkamy na tym, którym będzie coś to coś ciekawego. No, jesteśmy na piątym piętrze. Tu zapukamy. A teraz tu. Drugi raz to już słucham, fajne. To piętro jeszcze nagramy, a potem znowu... No i takie te rozmowy są wszędzie, na razie nic nie znalazłem. Ani nigdzie się nie dostałem, także znowu pauza i zobaczymy, co dalej. Teraz na czwartym tu mamy jakieś drzwi oznaczone. Pewnie one będą nam do czegoś potrzebne. Tak myślałem, że nie będzie pasował, ale chciałem to sprawdzić. No właśnie, apartament dla nowożeńców. A coś tu można jeszcze zrobić? There's no answer, Larry. Apparently the honeymoon suite is vacant right now. Jest wolny. Jakby na nas czekał, ale nie możemy się dostać, pewnie może będziemy musieli. Także znowuż pauza i jadę dalej. Jestem na trzecim piętrze. Po zapukaniu do wszystkich pomieszczeń dostałem 200 punktów. Tak mi się przynajmniej wydaje. I
Jadę niżej. Wow, jakie piękne obrazy. Sorki. Wow, that smells totally real. I just love fine art. Widać, można wszystkie sprawdzić, ale nie będę teraz tego robił. Phone only reaches numbers inside the hotel, and there's nobody here that you need to call. Zadzwonić nie można. Hello? Nobody responds. Nikt nie odpowiada, może wejdźmy. There's no answer and the door is locked. Zamknięte, mamy kluczyk, spróbujmy teraz na tych. Te wyglądają na takie, na których może działać kluczyk. You turn the bolt and the door easily opens. See how that works there? You walk through a maze of twisty little passages, all alike, until finally you walk through an archway and into... Holy guacamole! With the humidity at about 150%, your leisure suit immediately wilts sadly, a feeling not wholly unfamiliar to you. Au contraire, Pierre. The humidity will make my suit cling to my body and show off my physique. No dobrze, kluczyk nam niepotrzebny. To jest ta pani, co tam chyba w basenie pływała. Teraz się nią zajmiemy, zobaczmy, co tu jest. You and that have absolutely nothing in common to talk about. That's never stopped me before. Może lepiej popatrzmy, żeby rozmawiać. This machinery probably maintains the pool's salinity, oxygenation and other technical stuff that doesn't interest you. Nie interesuje nas, no dobrze. The sign is a list of precautions, such as high salt content pool, remove fillings before swimming. The sign is a list of precautions, such as no running in pool area. Hey kid, that means you. All right, you're out of here. The sign is a list of precautions, such as swimmers with more than 10 huge. Ciekawe, jak długo jeszcze będzie. No, damy sobie spokój na razie. Mam nadzieję, że to nie jest potrzebne. Zobaczmy, czy coś w kubłach jest. There's nothing inside but a little fetid fish water in the bottom. Mhm. You jiggle the nearest locker. It's locked. Hence the name. Dobrze, to idziemy sobie popatrzeć na panią. An incredibly sexy woman, the hotel's mermaid, stands by the edge of the pool. To porozmawiajmy z nią w takim razie. She stands before you, totally unself-conscious of her near nakedness. That's encouraging. Yes. No prawda, zachęcające. Hey dude, eyes up here. Oj, oj, oj. I was just wondering how much pressure one little plastic ring can take. A jak będzie z rączką? You don't need any flotation devices right now. But it's good to know they're in easy reach. Czyli jednak rozmawiamy. Who are you? What are you doing here? And how did you get in? This is a restricted area. Me? I'm Larry. Larry Laffer, I found a key that fits this door. That's kind of what I do. Well, points for boldness then, Mr. Laffer. Call me Larry. Okay, Larry. I'm Jasmine. Będę mówił, że nie wiem, kim jest. Ja zrobię komplementy. I can't swim across the kiddie pool underwater. You must have great lungs. Yeah, I guess I'm just well endowed. You can say that again. Come again? Yes. What? How did you know? Huh? Let's start over. So Jack, tell me, how does one get a gig doing nothing but whaleback riding? I do much more than that. Riding Mr. Wiggles is just the fun part. I also get to feed him and clean up after him when he gets sick and carefully cleanse his blowhole. Really? That's funny. I've got a... Don't go down that path, Larry. You'll blow it. Yeah. I mean, I've got a feeling. A feeling that that's a terrible job. Why don't you quit? What? And give up show business? No jasne, nikt nie opuści. No dobrze, skomentujmy. Hey, Jasmine, for a girl who's around fish all day, you sure do smell good. Oh, thank you. It is difficult to stay fresh. Your perfume is fantastic. Thanks, Larry. I guess you could say that I'm somewhat of a perfume connoisseur. Larry, a connoisseur is one who understands the details, techniques, and principles of an art,
and is competent to act as a critical judge. I actually knew that. Niemożliwe. No. So, you understand the details, techniques, and principles of perfume and are competent to act as a critical judge? Exactly. Gosh, Larry, it's like you know me. Inside and out. Inside? Wow. Just wow. Perfume's my passion. I have like literally 1,000 perfumes. Some of them are really, really, really expensive. I don't think there's one I don't have. You always wear perfume? Oh, yes. A lot of the time, that's all I wear. Oh, my God. Oh, my happy, happy God. To się rozwinęło. To było. To też. No, aha, no to właściwie... Skreślić perfumy z nich. I guess it's safe to assume you don't need more perfume. Are you kidding? I'm dying for something new. Something fresh. Something original. But at this point, I don't think there's a man on earth who could come up with that. There's your cue, Larry. But where are you going to find a unique perfume that she's never smelled before? Tak. Trzeba wyczarować perfumy. I'll be back in a flash with something you're going to love. No need to hurry, Larry. I'm about to go on break, but I really hope I see you later. No widzę, że mamy... Larry ma tutaj dwie potencjalne szanse. Szkoda, że ja nie miałem albo nie mam takiego szczęścia. No ale ja nie mam takiej gadki. Ani nie jestem tak przystojny. Excuse me, that's Mr. Wiggles' food. He might not like it with someone else's body stink on it. Nothing personal. How could I possibly take that personally? No dobrze, to śmigamy stąd. Pamiętacie tam... Czytaliśmy tą gazetę, tam było coś na temat perfum. Musimy tam Zaraz zobaczymy, co tam musimy zdobyć. A co już mamy? Bo nie pamiętam. Tą gazetę. To jest Olino w skoczkach, to nie. Kwiatów i alkoholu. Kwiat mamy. Nie wiem, czy do tego, ale mamy jakiś. Alkoholu nie mamy, ale alkohol jest w barze. Znaczy, tak, w barze. Wieloryb jest tu. Ambre musimy. Kota. Kota gdzieś chyba widzieliśmy. Też tego znaleźć. No dobrze. To na tym kończmy. To jedziemy na dół, może coś się otworzyło. Aha, nie tu. Nie to ci kliknąłem. Tu jak się kliknie wystarczy. Dobrze. Jedziemy na dół. Zobaczmy czy się... Zobaczmy czy tu można gdzieś wejść. Teraz na przykład. Nie za bardzo. O. Tu się udało. To Chef Jeff's American Tavern Bar and Grill. Ale śliczne. All day, all night buffet. TV chef Jeff Hillary's first Lost Wages restaurant features many of the signature dishes from his popular program. Kapwing, more onion powder. But oh no, somebody has spilled 12 globs of food that aren't from the buffet. Can you find all the poorly hidden globs of extra food? No ja się najpierw chyba zajmę tymi... ...cooling units in this buffet keep everything in the perfect bacteria growing temperature of about 90 degrees. Zajmę się tymi grubokleksami. Congratulations. Znalazłem, prawda? Skomplikowane. Locally discarded kimchi. Dobrze, wezmę. Po co mi te grubokleksy? Każdym razem wam gratuluję. Congratulations! You win the Leisure Suit Larry Disgusting Buffet Hidden Object Game. You get a bottle of hot sauce. O, nagrodę i butelkę ostrego sosu. A
obviously you're comfortable with drawing disgusted stares. Mhm, zawsze tak pierdzą, nie mogę. Nienawidzę tych opakowań. No dobra, nie będę tutaj rozczulał się nad tym. Pewnie o każdej potrawie coś możemy usłyszeć, ale film już długo trwa, więc wyjdziemy. Przejrzę sobie, co to jest ten... Co o nim tu mówią? Niejadalnego. On się może przydać na wiele ryb, ale sprawdźmy, czy on rzeczywiście taki skronie jadalny, to Laremu będzie smakował. No gdzie jest mój... Prosiłem cię, żebyś... You sip a little of the hot sauce. No, może się udać. Aha, to jedziemy na drugie piętro do wieloryba. Może się uda ambry, czy jak to się tam nazywa, z niego wydobyć. You let yourself in. Jasmine's still on break, Larry, but by the time you make that perfume, she'll probably be back. Jasmine ma przerwę, nasza piękność. Spróbujmy, czy to się uda. Majteczek nie nosi. Carefully, you tip the hot sauce bottle into Mr. Wiggle's blowhole and pour out the entire contents. Bubbles rise to the top of the sauce as it slowly glugs down into the whale's inner recesses. Don't try this at home. Easy there, big fella. He can't take anymore. He's gonna blow! Deep within the aquarium, the overspiced whale gives a mighty heave. Something floats to the surface of the aquarium. Mr. Wiggles swims away, snorking constantly. O, i następna nagroda, super. Spróbujmy to wziąć. Until the ambergris is within reach. It's gooey and revolting, and you stick it in your pocket without a second thought. You're not really capable of second thoughts. Mhm. Tutaj jeszcze zostawiła torbę, zobaczmy. Kosz właściwie, kosz. You never know when a recently deceased squid will come in handy. Przyda nam się, przyda. Domyślam się nawet do czego. Koty lubią ryby. No to jedziemy. Chciałem tu wychodząc. No dobrze, już sobie psiknę, no. Okropnik tam. Chciałem tu porozmawiać z kimś jeszcze, ale już chyba za długo trwa ten odcinek, więc wyjdę. I pojadę za chwilkę do baru, ale też w następnym odcinku. Teraz już się z wami żegnam, a... Na koniec pooglądam sobie gwiazdki. No to na razie, cześć. The walk of shame star set into the sidewalk. Tim Seaholm. Hey, that's a Swedish name. I think it means he who sits alone at parties. You look at the name on the walk of shame star. Gary Gann. Huh, what kind of crazy parent purposely gives his kid an alliterative name? You read the name off the walk of shame star. Chris Chino Sahara Yim. Chino Sahara? What the hell is that about? I already love this guy. In fact, I love anybody with enough disposable income to buy one of these stars. Why, somebody that wealthy could buy me a new Vespa if they wanted, without even thinking about it. That was super subtle, Larry. You look down at the Walk of Shame star and read the name.
It just says int. What the hell is int? We don't know, but he paid for his Walk of Shame star, so the Lost Wages Chamber of Commerce gave it to him. How do you know it's a him? Look out there. You see any women with a rotten taste to play this game? You look at the Walk of Shame star set into the sidewalk. Leroy Pop Pop Kelly. How can you not love somebody with the nickname Pop Pop? Besides, it's kind of a waste of money, isn't it? The guy says, see, I bought this star in honor of my grandfather, Leroy Pop Pop Kelly. And his friends will say, how do we know? It could be named after any of the other 4 million Leroy Pop Pop Kellys. You give the statue a lick. It doesn't do much for her, but it gives you a lifetime of memories. Unless you've got solid marble in there, she won't be impressed.